Kochani, jestem znowu w bocianówce. Tym razem zostało posprzątane, poukładane i zobaczcie, wchodzi. Wchodzi i nie może wejść. Taki jest gruby. Zobaczcie, taki gruby, że nie może wejść. Nie mieści się. Nie daje rady. Widzicie, jakie nasze koty grube? Nie zmieścił się. Pieszczoch, ty grubasie jeden. No proszę, nie zmieścił się. Kochanie, tutaj przywiozłem o nasz kojec, taby domowy, który wcześniej pokazywałem w innym filmiku. Dzisiaj przyszedł filcowy taki domek. O, włożyłem go tutaj, a wcześniej wstawiłem taki kartonowy. Tak, wstawiłem jako punkt żywieniowy, tam jest picie, jedzenie. Tutaj mleczko, puszka Smila, druga puszka jest Felixa. Tam trzy domki są grzane. To jest od ściany te dwa dwa w pionie. I tutaj o, co ten kotek, która główką, o co tam zagląda. I ten grzany jest. No wejdź tam, kicia. Jak wejdziesz. Grubasie jeden. A śmietnik zrobiłem. Porządek poukładałem, pozamiatałem. Dywaniki położyłem. I tak to teraz. Co to tam znowu się? Jakiś hałas. Co te koty tam przewróciły? No wiecie co? Jakąś deskę? A ja już wiem co. Już wiem, o ta deska. O. A deska, jeżeli kot ją nadepnie tu na końcu, o, to takie coś robi. Zdjąć, bo tylko robi hałas i płoszy kotki. Tak jest na dworze, kochani. Słońce zaszło, robi się ciemno, niebo się robi granatowe. Robi się ładnie. No, kochani, dzisiaj byłem u dyrektora. Rozmawiałem na temat, jakby tu zrobić, żeby był prąd cały czas. I przedstawiłem dyrektorowi taką propozycję, żeby poprowadzić zasilanie nie z lamp, ze słupa, które się palą tylko jak jest ciemno i noc, ale z budynku. Dyrektor wyraził zgodę. I będzie to w ten sposób zrobione. Zaraz wam pokażę. Tutaj te trzy okna na dole, tam jest sala widowiskowa. I na tej sali widowiskowej na ścianie tak mniej więcej jak tutaj ten przewód idzie, o, tu tam jest gniazdko, więc stąd wyprowadzić przewód ten elektryczny, poprowadzić po ścianie. Później tutaj na rogu wstawić hak z odciągiem i poprowadzić linkę, do której podwieźć się przewód, który przejdzie tutaj aż do lampy.
tu do lampy. Tu znowu zamocować i odciąg napinający, linkę nośną, do której będzie podwieszony przewód. I po słupie zejdzie w dół. Tutaj do tego miejsca, gdzie w środku zostanie odłączony przyłącze do słupa, a podłączone bocianówka, ten kabel, który tu wychodzi z ziemi, do zasilania tutaj sali widowiskowej. I wówczas prąd będzie cały czas. Latem to oczywiście nie ma znaczenia, natomiast ma znaczenie tak jak teraz, kiedy jest zimno. I teraz załóżmy, że są kotki chore i trzeba umieścić je w kojcu. I kojec to nieogrzewany w ciągu dnia, zimno. I dlatego z tą myślą potrzebne jest zasilanie całodobowe. Rozmawiałem też z elektrykiem, z panem Mirkiem. Oczywiście on mówił o sprawach technicznych, jak to powinno być wykonane, że ma być linka nośna, elementy naciągu z jednej i z drugiej strony, linka trójżyłowa, 3 razy 1,5 co najmniej i podłączona do tamtej części przewodu, który się jest teraz podłączony w słupie. Jeżeli takie coś byłoby wykonane, wówczas mógłbym grzać cały czas. Mam teraz zaplanowany zakup 15 metrów przewodu. O, Romeo wszedł na moje miejsce. 15 metrów przewodu i przewód będzie podłączony tutaj z tej puszki. Pójdzie tutaj, zejdzie tu i tu będzie leciał. Będzie jedno gniazdko, drugie gniazdko, trzecie gniazdko, gniazda podwójne, hermetyczne, czwarte gniazdko, piąte i szóste gniazdko. I w ten czas, oczywiście podwójne, i w ten czas domek, który będzie miał ogrzewanie, a chcę wszystkie te domki duże, te duże domki, wyposażyć w ogrzewanie. To mi zostało, tu są 3, to będzie 1, 2, 3, 4, 5. 5 domków tutaj będzie było podłączone. 5 i 3 to będzie 8. 8, a tu będzie 6 gniazdek, ale podwójnie to jest 6, to jest 12 wejść, czyli będzie i tak jeszcze więcej wolnego do podłączenia niż potrzeba. Tu już wstawiłem kojec, jak widzicie, na razie tu nie jest potrzebny, nie ma potrzeby, ale stoi, czeka. To tak by wyglądało. I w ten czas tutaj to prowizoryczne podłączenie zniknie, tak jak teraz jest zrobione, widzicie. To będzie lampa LED-owa. Taka jak jest tam na dworze. W tej chwili ta lampa LED-owa jest skręcona tutaj w żarówce. W tej. Ona ma moc żarówki 60-watowej, a pobiera w rzeczywistości 4 waty. W tej chwili mamy temperaturę 2,2 stopnie. Ale nie ma tak chłodu, nie czuję się. Pasiorek, chodź, chodź kiciulku, zapraszamy. O, Pasiorek przyszedł. A tutaj już jest Baribalek. Siedzi w domku ogrzewanym. Tu w tych domkach są żarówki 25 W. Były 40, ale one grzały
dosyć także w domkach była temperatura. A nie, to Zuzia. Zuzia! Kicia! Zuzia! Kiciulka. Nie bali pan, to Zuzia. Tak, Zuzienka. A tutaj nikogo nie ma. Nie ma. O! Kto to przyszedł? Pieszczuch. Pieszczuch ten grubas, który nie mógł wyjść. Nie mógł się zmieścić do tej dziury. Pieszczuch, ty możesz tylko teraz do tego domku się schować. O, tu dziura jest większa, ale tu jest kto? Tu jest Balibal. Balibal, a Zuzia co? Samotnie? Ty samotnie? Zuzia samotnie? Proszę. No, Kicia. Romeo, ja chciałbym usiąść tam. O, Basiorek, o. Myszkuje, zaraz po deskach, będzie hałasował. Basiorek, no gdzie ty chodzisz, staruchu? O, już musi po deskach. O, przyszła Julia nasza. Julinka też. Julcia. Romeo, ja bardzo przepraszam, ale ja chcę usiąść. Ja nie będę stał cały czas. Słyszysz? Romeo, ustąp miejsca starszemu. O, Julcia weszła do końca. Wącha. Teraz zagląda do domków. No. A, weszła do kartonowego. Widzicie, miała do wyboru filcowy i kartonowy, weszła do kartonowego. Basiorek zobaczył, mu się spodobało. No, wejdź, Basiorku. Drugi taki domek jest na Ojomie w stolarni. I tam będzie do tamtego końca. Ośmiokątnego, mobilnego, przenośnego. Ten jest mobilny, przejezdny, tamten jest mobilny, przenośny. Romeo, Kiciulku, daj mi tu usiąść. Kiciulku. No. Ja tu chcę usiąść. Romeo już drugą noc nie był u mnie w pokoju. Tak mu się podoba, że owszem, był w piwnicy i na półpięcie między piwnicą a parterem, ale wyżej nie wszedł, do pokoju nie przyszedł. Ja bardzo cię przepraszam, ale ustąp mi miejsca starszemu. Ty masz rok, a ja mam 60, prawie 8 lat. No i jakie tu porównanie. O, Pasieńka przyszła. Pasieńka Sokienka przyszła. Kicia, chodźcie! Pasieńka tutaj się położy. A Romeo, gdzie tam wchodzi? Aha. Wejdzie. Chodź, Romeo. Wszedł. A. Romeo nie jest gruby. A. Wciągaj się. Ogon schowa jeszcze. Schował się. Zobaczcie, jak te kotki wchodzą. Jak pszczoły do ula. Tylko bzykania nie słychać. Basieńka siedzi. Tam na dworze kotki jeszcze też urzędują. Julia weszła tutaj sobie. Julia. Junia. Fajnie. Kartonowe domki się podobają kotkom. No, Basiorek suchą karmę zasuwa. No i tak to wygląda. I tak wyglądają moje plany. Względem. No, pan Darek na dniach
przed świętami będzie płyty układał tutaj na zewnątrz. Muszę przyznać, że 17 płyt mi podprowadzili chodnikowych, ale mają oddać, bo przywieziono. Jak potrzebowali, to 17 wzięli, założyli tam, ułożyli przed śmietnikiem. Nowy śmietnik wybudowano, ale nie było płyt, ale pan dyrektor załatwił, przywieźli dwie palety płyt, w sumie 200 sztuk. Są w tej chwili tam, gdzie pan Władek ma osiedle kotków przy kotłowni. I mają tutaj jutro albo pojutrze mi przywieźć. Ja powiedziałem, żeby 20 przywieźli. To jest pocieszające, że jest 200. Czyli jak będzie potrzeba więcej, jeszcze, że może braknąć, no to w ten czas pan dyrektor na pewno wyrazi zgodę. Będzie można dobrać jeszcze więcej. Tam są stare płyty używane z odzysku, które pan dyrektor z jakiegoś przedsiębiorstwa dróg załatwił, chyba z powiatu, czyli z Gryfic. Co, Kiciulka? Chodzisz, tak? No to tak wygląda. Na razie zrobimy przerwę. Ewentualnie później się będzie dokręcało w miarę, jeżeli będzie coś nowego. Pasieńka szuka czegoś, szuka. Aha, kaszelek. Tam balibal jest. Wskoczyła tam, gdzie była, tam sobie wskoczyła. No tutaj, jak widzicie, do domków na pierwszym piętrze, czyli te wyżej, co są, kotki mają problemy trochę wskrabać się. Więc będę musiał jakiś pomościk zrobić. O, aż Julia wyjrzała, a tu Basiolek. Tutaj, o, chodzi tam. O, zagląda, proszę, zagląda. Nic tam nie ma. Jeden tam wielki jeszcze bałagan, bo tutaj są deski złożone, które będą szły tutaj na wzmocnienie, usztywnienie ścian w środku i na zewnątrz oraz do mocowania papy na dachu. Wiatrołapy jeszcze będą zamocowane, bo z tyłu nie są zamocowane. Tu resztki folii izolacyjnej zostały schowane przed deszczem. No, teraz jest przestrzeń, to można było to włożyć. No to tak to wygląda. Pójdziemy jeszcze na zewnątrz, zobaczymy. A Basiorek chodzi, hałasuje. Stary inspektor chodzi i hałasuje. Na zewnątrz, zobaczymy. No, pies co chce. I
co? Nie mamy tutaj nic. Tu jest jeszcze stary domek, lodówka. Trzymam go, bo liczę, że ktoś może się odezwać z terenu, gdzie są kotki na dworze, a nie ma domku. To w ten czas będę mógł podarować w prezencie za darmo. Ja wychodzę na dwór, one też wychodzą na dwór. Tu mamy drogę dojazdową do DPS-u. Parkan. I tam dalej jest DPS. Biuro. Oddział numer 4. Oddział numer 1, tam gdzie ja mieszkam. I stołówka główna. I sala widowiskowa na parterze. Tak, czekam na ćwiczki. Chińczycy dzisiaj potwierdzili, że wysłali. To są ćwiczki takie jak tutaj, z tym, że mają brązowy kolor. Także to będzie wykręcone, a będzie założone te chińskie, które są takie same, bo to Chińczycy wszystko kopiują, ale kolor mają brązowy, tak jak to drzewo. No, nasz motylek nadal się tutaj hibernuje. Doglądamy go, podglądamy go. No, śpi. I trzeba przyznać, że pojawił się kilka dni temu, kiedy temperatura podniosła się do 7 stopni na dworze i jakiś spóźniony, zapóźniony przyleciał tutaj do nas. No bo teraz sobie nie dał rady. No, Romeo siedzi. Kiciulek w krysi numer 1 żeś zamieszkał, tak? No, krysi numer 1. Zuzia w DPS, Jaromir numer 10, on śpi tyłem, nawet nie patrzy się. Julka tutaj się schowała. Julia, Kiciula, jo. Tak. Basieńka tutaj. A kto tam jest? Pieszczo, kto ty? Chodź, Kicia. Czy Basiorek? Chodź, Kicia. Basiorek przyszedł. No i tutaj Baribalek. Baribal, Kicia. No. Także kotki. No, a ten będzie znowu chodził. Będzie chodził, hałasował, w dziury zaglądał. No, wiecie co? Baribal, ty staruchu. Stary, a jak młody. Kręci się, jakby miał robaki w pupie. No. Aha. Chyba będzie chciał tam wejść. A to zrobimy cięcie. Może to będzie cięcie końcowe, a może to będzie cięcie przed następnym filmikiem. No kochani, już ten problem, że tak powiem, zniknął. Zobaczcie, przesunąłem domki względem siebie o 10 cm i już jest tarasik. Już kotek mogą wejść, oprzeć się, nie musi skakać. Prawda, Romeo? Chociaż da, Romeo, to tam taki skok tutaj to żaden problem. Z drugiej strony tak samo zrobiłem. O, chodź, pieszczok. Ty grubasie, ty nie mogłeś się zmieścić, prawda? No, chodź. O, gdzie to wszedł? Na górę.
myszkować. A, do Romeo zagląda. Romeo, zobacz, masz gościa z góry. Widziałeś? No. I tutaj też tak zrobiłem. O. No, Basiorek tutaj sobie usiadł. Na tej izolacji. To nie jest wata szklana, także nie grozi mu, że się pokuje. No to tak to wygląda teraz. Aha. Ciekawe, czy będzie chciał wejść tam. Muszę ten przewód trochę podwiesić. On tak trochę zwisa. O, tutaj będzie. Dobra. Już jest trochę wyżej. Już nie będzie. O, tutaj jest szmatka. Zasłonka w domku. Ją zaraz wyciągnę, opuszczę. Także będzie przesłaniała wejście. Także kotek wejdzie, to już będzie mu tam cieplej. No, wyciągnąłem tą szmatkę. Była podwinięta. A tak, to jest taka szczelinka, żeby kotek wiedział, że tam jest wejście i żeby sobie wszedł. A Romeo jak zwykle. Romeo, czemu do mnie nie przychodzisz do pokoju? Zdradziłeś mnie z bocianówką, ty. Tak się nie godzi. Najpierw, kurczę, mnie przyzwyczaiłeś, zawsze u mnie jest. Ja się cieszyłem. A teraz się wypił, na mnie nie przychodzi. I zostawił mnie. No. I tak młodzież starszych opuszcza, bo mają swój świat ciekawszy.